Dzisiaj wraz z moim przyjacielem Szakiem postanowiliśmy, że napadniemy na bank. Ale to wszystko przez was, ponieważ to wy zapominacie wpisać kod FAREL w sklepie Fortnite, a konsekwencje, które za tym idą, są takie, że nie mamy pieniędzy, aby kupić skiny. Więc moi drodzy widzowie, musicie nam pomóc. Sprawdźcie, czy aby na pewno macie wpisany kod FAREL w sklepie Fortnite, ponieważ to pozwoli uchronić nas przed niechcianymi konsekwencjami, które mogą nas spotkać, kiedy nas złapią. Okej, Szaku, witam cię bardzo serdecznie. Czy jesteś przygotowany na ten napad? Siema, siema, witam. Jestem gotowy jak nigdy. Dobra, tutaj mamy na tablicy rozpisane, co musimy zrobić. Punkt numer 1. Head to the gun store and select the weapon you want. Musimy się udać do sklepu z bronią i wybrać broń, którą chcemy zrobić napad. Kiedy ukończymy pierwszy punkt, odblokujemy drugi. Kiedy ukończymy oba punkty, odblokujemy napad. Dobra, wszystko jasne? Wszystko jasne? Jasne. Zwarty gotowy? No to lecimy! Aha, dobra, to nie ten odcinek, okej. Turn off the music. Dobra. No jest, włączone. Okej. Ej, to nie te drzwi, to nie te drzwi. Wychodzimy. Tutaj. Dobra, musimy wyskoczyć. Nie, czekaj. O co tu chodzi? Którędy jest wyjście? Tędy. Lol, oszukało nas. You have 3 lives. Mamy tylko 3 życia, rozumiesz to? O kurde. Więc musimy się na pewno skupić. Ja zajdę sobie tędy. Apartament 2. Mr. Lumpik. Okej. Ej, co tu u pana Lumpika się dzieje? Tak, Lumpik? Lopik. Mr. Lopik. Okej, okay, czy jest pan Lopik tutaj w chacie? Nikogo niestety nie widzę. Ale on się bawi zabawkami, bo ma tutaj samochód policyjny. No dobra. To jest chyba jakiś niespełniony glina. Dobra, w takim razie, Szaku, ja już wyszedłem na zewnątrz. Też jesteś na zewnątrz? Ja tak samo. Okej. Okay. Mogliśmy wejść tędy albo ten. A czekaj, czekaj. Apartament, Mr. Hefro. Lock a door. Okej, okay, mamy zablokowane drzwi, więc będziemy musieli z pewnością je w jakiś sposób odblokować. I czy mi się wydaje, czy mamy gun store? Tak jest! Woo! Znaleźliśmy, byku, sklep z bronią. Zobacz, co my mamy do wyboru. Albo FAMAS, albo pistolet maszynowy. Wow, albo kusza, albo snajperka. Ja bym wziął, mój drogi przyjacielu, snajperkę na pewno. Ona kosztowała 10 drzewa. I wziąłbym sobie pistolet maszynowy szturmowy na blisko. Do tego wezmę chyba jeszcze Skara. Starczy mi? No niestety nie. Ile masz drewna? Ja mam 50, ja biorę Skara. Rzuciłem ci jeszcze drewno. Ja mam snajperkę i karabin maszynowy na blisko. Okej, okay, pierwszy punkt mamy ukończony, teraz drugi. Udajcie się do niebieskiego apartamentu i ukradnijcie pojazd do ucieczki. Escape bicycle. Okej, okay, Szaku, pierwsza misja, więc od razu broń w dłoń i udajemy się do jakiegoś niebieskiego budynku. Chyba w nowej lokacji, patrz. Jest, tak jest, mamy bank. Wow. Book, ale niebieski budynek to chyba jest ten, tak? Chyba, że jestem daltonistą, jedno z dwóch, jedno z dwóch. Dobra. Ja bym proponował na razie na paluszkach. Kamery zlikwidować. Okej. I zobaczmy, co jest tu napisane. Broken elevator. Find another way to the top. Mamy popsutą tutaj windę, Szaku, i musimy znaleźć inną drogę. Okej. Dobra. Ale patrz, tutaj mamy chyba safe. Wymagany jest kod. Kod do tych drzwi, aby je otworzyć. Tutaj mogę wejść? Nie, nie mogę wejść. A u ciebie? Tu też nie da rady. Nie da rady wejść? O, stary, co ty gadasz? I po tych oponach? Na górę. Dobre to. Dobra. Szaku, dobre to. Wow. Parkour. Wow. Tutaj, jak widzimy, przeskoczyłem cię, mamy water pipe, rurkę z wodą, która nas wybije na ten dźwig. Tak jest! Tylko, że... Wow, aha, prawie nie trafiłem, dobra. Czyli wiemy, że w ten sposób to działa i że trzeba na się pewno tak działa. Jakoś na górę wdrapać i później chyba wskoczyć tutaj oknem. Co ty na to? No, ja już czekam na górze. Dobra, już do ciebie idę. Okej, okay, teraz wskakujemy. Hop! I jesteśmy! Jej! Udało się! Dobra, Szaku, teraz... najtrudniejsza rzecz, wskoczyć do okna. Chyba trzeba po prostu zejść. Nie, po prostu przeskoczyłeś. Dobra, nice, jesteśmy w środku. Uwaga, czy nikogo przypadkiem tutaj nie ma. Tu trzeba brać broń szybko strzelającą na blisko. Find the way to the top apartment. Musimy znaleźć drogę na górę. Czy te drzwi przypadkiem są otwarte? Masz coś? Żygałem. Ze stresu to wszystko. A chciałbyś tutaj, żebym ci tego nogi umył w wannie? Grzybową byśmy zaparzyli na wieczór. Śmiało, mej, mej. Dobra, to ja tego wody trochę doleję. I gitara. Dobra, Szaku, koniec tego dobrego. Szukamy drogi ucieczki.
Kolejne drzwi, woo! A tutaj, czy ktoś spał, czy nie? Nikogo niestety nie ma. Ej, zapomniałem, że tu jest ograniczona chyba amunicja, stary. A ja sobie strzelam tego od buta. Mi się wydaje, że tutaj w windzie jest pies pogrzebany. Patrz, o, tak jest, u góry. U góry był bait. Dobra. Hop. I jesteśmy. No to teraz zatkaj stary nos, bo jesteśmy tutaj koło rur kanalizacyjnych. No i może trochę jajcem zajechać. Hop. Dobra, nice. I tutaj mamy wodę, kurde, ona jest brudna. No to co, lecimy. Fu! Udało się jakoś. A, jakbyś tutaj tak fajnie spadł na dół. Zobacz, jak tam wysoko. Dobra, szaku. Jesteśmy już na dachu, czyli drogę znamy ewakuacyjną. Jeżeli ktoś by nas gonił, wiemy jak uciekać. I tutaj mamy, patrz, zejście. Hop! I jesteś... A! Strzela! Dobra, nie ma go. Jeszcze jeden na dole jest, uważaj, na dole. Dobra, dobra, dobra. Ciekawe, czy się zrespią? Ochroniarze, stary, nie sądziłem, że są ochroniarze. Dobra, ten nas nie widzi, ale mogę mu taki ostrzegawczy strzał w tył głowy za 250 wcisnąć. Darmowe żarcie, dobra, zobacz, ile go jest. Prawdopodobnie to może nas być ostatni posiłek tak dobry. Więc ładuj pełne kieszenie tych oponków. To chyba Donkey Donuts. Donkey Donuts, dobra. Przyjacielu, broń w dłoń i po cichaczu. Dobra, szaku, na moją komendę wchodzimy. 3, 2, 1, go, 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 go. O, tutaj też nic nie ma. Aha, dobra, czyli nas oszukali. My tu tacy zestresowani, a oni nas oszukali. Szaku, tu jest napisane, że może gdzieś tutaj jest jakiś ukryty przycisk, który nam otworzy drzwi. Ej, też, mam. Masz? Gdzie? Patrz, gdzie? Na lampie. Serio? No, patrz. Jest! Znalazł go, dobra. Dobra, o, nacisnąłem i co się stało? Nie wiem. Jakby w kiblu. O chłopie, patrz, mamy kasę. Wow! Stary, ładuj całe kieszenie. Zobaczcie, ile pitosu. Bierz to wszystko, stary, kilofem pozbieraj. Nie wiem, zrób coś, cokolwiek. Tak jest, szaku, tasuj ten kwit, a ja jestem w tym momencie najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Więc nie zapomnijcie wpisać kodu FARAL w sklepie Fortnite, żeby uchronić nas przed niechcianymi konsekwencjami, które mogą nas spotkać, kiedy nas złapią, co nie, szaku? Skoro mamy tyle pieniędzy, no to czas stąd uciec. Drugi pokłód mamy ukończony i moi drodzy, przyszedł czas na finał. Napad, napadnij na bank, ukradnij sztabki złota i ucieknij używając ATK, czyli wózka golfowego. No i schowaj się w parku. Park hideout, okej, let's go. Mamy auto. Okej. Wjeżdżamy na pełnej, szaku. Gość, bez trzymanki! Wjazd na pełnej i wyskakuj! Dobra. Udało nam się jakoś wjechać bez szwanku. Teraz musimy być bardzo ostrożni. Mam tylko 20% życia. Nie za dużo. Czy ktoś tutaj jest? Nie ma żadnych zakładników nawet? Halo! Kurde, a z drugiej strony? Coś mi się wydaje, że nam się to nie uda. Też nikogo nie ma? Nie no. Co się dzieje? Jest przycisk. Wymagany dostęp tylko pracownik posiada kod. Jeszcze nie byliśmy w jednym pomieszczeniu tego gościa, który jest na początku. Kojarzysz? Tak, pamiętam, no. To dawaj, wsiadaj i jedziemy zobaczyć, co jedziemy. Tego Mr. Tifu? Nie pamiętam, jak się nazywał. Ładnie zaparkowane. Tak jest, drzwi są otwarte. Patrz. I on będzie miał kod. Wow. Gatekey. Klucz od bramy, dobra, nacisnąłem. Czy coś jeszcze tutaj się znajduje? Nie. Nic nie ma. O, telewizor oglądał, ciekawe co leciało. A! Jedynka, dwójka, Polsat śnieży, z pewnością Polsat. Dobra, szaku, wsiadaj i jedziemy. Coś mi się wydaje, że tu się szykuje niezła jatka. Więc na samym początku radzę trzymać broń w ręku. Tak jest, pierwszy oponent. Leży. Myk do lobby. Dobra, kamerę rozwaliłeś, pięknie. Jest przejście jakieś tajne. Wow. Ale wiesz co? Otwórzmy na początku te drzwi. Staff room. Uwaga. Jest typek. Ty zamykaj drzwi, ja strzelam. Raz, dwa, trzy. Nice, idealnie. Czy coś tutaj jeszcze się znajduje? Nie ma, może w lodówce jakaś Cola Zero by się przydała. Dobra, w takim razie kolejny pokój trzeba. Słuchaj. A! Nie rób tak. Stary, ja miałem kilo tylko w ręku, byś nas pozabijał! Dobra, jest jakieś przejście. Uważaj.
nikogo nie ma. To może być niebezpieczne. Póki co czysto. Dobra. Ja ci otworzę, a ty strzelaj. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wow. Dobra. Było blisko. Było blisko. Klucz musi gdzieś być tutaj. Okej. Okay. Yes! Za drzwiami! Open save, dobra, idealnie, ale nas chcieli zbejtować. Z pewnością chcieli, żebyśmy szukali gdzie za telewizorami. Ale Farrell wykazał się swoim intelektem i wiedział, że chcą nas zbejtować. Wychodzimy. Powoli, powoli, tak jest, powolutku. Powolutku. Jest, mamy. Masz to, super, dobra. A teraz ten dynam się... Chodź. Zginiemy. To wypchnie, wiesz? Tak, i zginiemy, dobra. Bezpiecznie jeszcze raz tędy. I uciekamy, uciekamy, bo się rozległy dzwony. Szybko. Tak jest, dzwonek, ktoś włączył alarm. Uciekamy, uciekamy, Saku, dawaj, dawaj, tędy. Tutaj, tym wyjściem, dokładnie. Uwaga, jestem u góry, lecimy. Nie znam kompletnie tego szybu wentylacyjnego. Czaku, stoń, jesteś? Dawaj, go. Lecę. Jest nasz wózek zaparkowany, wskakuj. Ja już czekam. Pełna epa i uciekamy. Tak jest, moi drodzy, udało nam się uciec z Szakiem, na szczęście. Jeszcze nie do końca, ile policjantów? Wow. Przeskakujemy, tak jest, wow. Jaka zadyma. Cofaj się, Farrell, jeszcze raz. I jesteśmy prawie bezpieczni. Uwaga. Nie, Szaku, nie udało się, złapali nas. Co my teraz robimy, moi drodzy? Pomóżcie. Wpisujcie kod Farrell w sklepie Fortnite. No bo ja nie wiem, jak ja się wypłacę za kary, które otrzymam po tym napadzie. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farrell w sklepie Fortnite.